Output transcript: Marcin z tej strony. 28 zdanie z matury trudnej z OPERONu z listopada 2019 roku. Zadanie 28 jest zadanie z geometrii analitycznej. <laughs> Aczkolwiek jest to dość proste zadanie, bo tak naprawdę to równie dobrze jest w funkcji liniowej po prostu. Zadanie jest takie: sprawdź, czy trzy punkty ABC są spółliniowe. Tak? Więc w jaki sposób się za to zabrać? Oczywiście. Ja zawsze tak mówiłem, że jak macie punkt, to macie go gdzieś podstawić, i to jest prawdą, bo w 90% paru procentach zadań, zawsze, skoro dali jakieś punkty, trzeba je gdzieś podstawiać, i to się sprawdza bardzo dobrze. Tylko do czego? No skoro mają być współliniowe, to musi tu być jakaś linia, w sensie jakaś prosta. Czyli możemy sobie napisać wzór na prostą, czyli y. O, może kolorek zmienimy. Czyli y to się równa ax plus b. To jest oczywiście równanie kierunkowe prostej. Myślę, że każdy, kto się przystępuje do matury, raczej go powinien znać. No i teraz po co mi to? No ponieważ ja sobie podstawię punkt A i podstawię sobie punkty B, dzięki czemu otrzymam równanie tej prostej. Jak będę miał równanie tej prostej, to sprawdzę, czy punkt C należy do tej prostej, czy nie. Po prostu też go podstawiając. Myślę, że jasne. Gdyby coś, śpiewam, piszcie w komentarzach. Ja staram się, jeżeli mam jakieś pytania i coś jest niejasne, w miarę jeszcze raz postarać się w komentarzu yy, odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Dobra, no to lecimy. Yy, tylko jak to zrobić? O co tu chodzi z tym podstawianiem punktu? No pierwsza współrzędna, czyli ta minus dwójka, to jest zawsze współrzędna xowa. Tu też ta dwójka też jest współrzędna xowa. To znaczy, że zamiast tego xa, ja sobie tutaj wstawiam na pewno najpierw minus 2, a w drugim równaniu będę sobie wstawiał dwójeczkę. Yy, natomiast druga współrzędna w każdym punkcie to jest oczywiście współrzędna y. -owa. Czyli zamiast y wstawię sobie najpierw dwójeczkę, a później stawiam sobie piąteczkę. Równa okay? się oczywiście przepiszę. Tu było A, to A sobie wrzucę, no i oczywiście mnożenie, tak, bo tu jest A X, to jest inaczej A razy X, no i tu też będzie A razy 2, no i dodaję B i dodaję B. Robię z tego układu tutaj, który wcale nie jest taki ciężki do ogadnięcia, sami zresztą zobaczcie. 3, przepisany, A razy minus 2 to jest minus 2A, no i dodaję B. Tu mamy piąteczkę, A razy 2 to jest oczywiście 2A, no i znowu dodaję sobie B. Oczywiście, teraz przeważnie robię tak, że zawsze mnożę tu przez minus 1, bo tu zawsze jest plus B i plus B, żeby mieć metodę przeciwnych współczynników. Ale nie muszę, bo już mam przeciwne współczynniki przy A tu jest minus dwójka, a tu jest dwójeczka. Czyli mogę sobie od razu to podkreślić i dodać to stronami, czyli 5 plus 3 to jest 8, minus 2a i 2A się oczywiście ładnie kasują, a AB plus B to jest 2B. Podzielę przez 2, więc 4 równa się B. Skoro 4 równa się b, to na przykład podstawiając do tego równania 5 równa się 2a plus b, no i za b wstawiam sobie czwóreczkę, czyli mam 5 równa się 2a plus 4. Odejmę czwórkę, czyli 1, no bo 5 minus 4 to jest 1, to jest 2a, podzielę sobie przez 2, a więc 1, druga to jest moje a. To znaczy, że równanie mojej prostej to jest Y równa się. Zamiast A wstawiamy 1 druga X, tak? Bo tu jest X, no i plus B, czyli plus 4. A teraz w jaki sposób sprawdzić, czy ten punkt C należy? Dokładnie w ten sam sposób. Dwa pierwiastki z dwóch to jest moje X, tak? Czyli zamiast X wstawiam sobie dwa pierwiastki z dwóch. Druga służbna tu jest po przecinku, oczywiście, czyli to to jest Y czyli to wstawię zamiast Y 4 plus pierwiastek z 2. Przepiszę równa się. Przepiszę sobie jedną drugą. Tu jest mnożenie oczywiście. No i tu jest plus 4. Prawą stronę, lewą stronę sobie przepiszę. A tutaj 1 druga razy 2 to jest po prostu 1. No i 1 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2. No i ładnie widać, że lewa równa się prawej. O tu jest 4 plus pierwiastek z 2', a to jest pierwiastek 2 plus 4, ale dodawanie jest zamienne. Znaczy, że z tego wynika, że punkt C należy do tej naszej prostej y równa się 1, 2, x plus 4, x plus 4. A to wynika z tego, że punkty faktycznie są współliniowe, bo leżą na jednej prostej. Gdybyśmy wyznaczyli sobie równanie prostej ab i tu by wyszła sprzeczność, to znaczy, że na prostej ab, tak? czyli jeżeli mam punkt A i punkt B. I mam sobie prostą, to ten punkt C na przykład leży gdzieś obok, jak poza nim. I wtedy tu wychodzi sprzeczność. Tu byłoby A, tu by było B, a tu by było C. Więc nie dość, no, że jest to takie podstawowe zdanie z geometrii analitycznej. Tak naprawdę jest też, też podstawowe zdanie z funkcji liniowej. Bo tam też właśnie się mając dwa punkty, można wyznaczyć tą funkcję liniową. No i podstawiając jakiś punkt, sprawdzić, czy ten punkt zawsze należy. No i tyle. Podoba się, łapki w górę zawsze są mile widziane. A póki co, ja zmykam do kolejnego 29. zadania. Cześć!